Dobry wieczór. Dobry wieczór, chyba mnie słychać. Czy jesteśmy już na wizji, drużyno? Marku, dziękuję, że do nas dołączyłeś. Powiedz mi proszę, czy ty znajdujesz się właśnie... Nie wiem, czy został przedstawiony, bo mamy tutaj pewne problemy w łączności z drugim pokojem, więc dla porządku i na wszelki wypadek Marek Tatała, FOR, czyli Forum Obywatelskiego Rozwoju, główny ekonomista. Dobry wieczór raz jeszcze. Marku, czy ty się... Straciłem. Właśnie cię wychwalamy pod niebiosa. A powiedz mi, czy ty znajdujesz się właśnie na przystanku autobusowym? Nie na przystanku, ale na ulicy niedaleko Świetlicy Wolności, dawnego sztabu Szymona Hołowni, pod wielkim plakatem Rafała Trzaskowskiego i koło lokalu Wozownia, gdzie byłem na wieczorze wyborczym. Zaraz się podzielisz z nami swoimi wrażeniami, ale chciałam ci tylko powiedzieć, że uważaj na prywatne firmy transportowe z narkomanami jako kierowcami i tak dalej. A tak naprawdę to tylko kpię oczywiście z propagandy TV PiS. I jeszcze raz, cieszę się, że jesteś z nami. Mark, pierwsze wrażenia, to znaczy może tak, wiadomo, że nic nie wiadomo, prawda? Dopiero tak, prawdopodobnie tak. Jutro będziemy mieć wyniki, mam nadzieję. No ale to samo to, że obaj kandydaci szli łeb w łeb, to jak ty na to patrzysz? Polska socjalna, Polska liberalna idzie łeb w łeb, czy to jest oznaką czego innego? Myślę, że te wyniki no, były bardzo wyrównane w całych tych dwóch tygodniach od pierwszej tury. Widzieliśmy te sondaże, które pokazywały raz w jedną, raz w drugą stronę. Ja nie sądzę, żeby to był wyścig pomiędzy Polską socjalną a liberalną. Oczywiście pytanie też, jak definiujemy liberalizm. Jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze, to myślę, że tutaj raczej no, wolność gospodarcza nie była głównym motywem tej kampanii. Niestety i tutaj... kandydaci licytowali się na różne obietnice. Być może w tych kwestiach społecznych oczywiście ten liberalizm jednego z kandydatów był bardziej widoczny, ale no nie sądzę, aby można było powiedzieć, że Polska liberalna tutaj przegrała czy wygrała. Widać duże podziały, ale w wolności gospodarczej jesteśmy tam, gdzie byliśmy pewnie dwa tygodnie temu. Jeżeli chodzi o te wolności obywatelskie, społeczne, no to tutaj widzę jakieś nowe zagrożenia rysujące się, jeżeli ten wynik się oczywiście potwierdzi. To był czyim przeciwnikiem? Z jakim spektaklem mieliśmy do czynienia, skoro nie był to spektakl związany z gospodarką? No w tej kampanii bardzo mocno rządziły jednak takie emocje i sprawy dotyczące z jednej strony kwestii tych światopoglądowych. Był oczywiście temat LGBT, temat związany z wolnościami takimi obywatelskimi. I myślę, że to bardziej jednak grzeje ludzi niż niestety kwestie gospodarcze. To jest trochę... No, smutny taki wniosek, że ciągle nie potrafiliśmy i nie potrafimy jeszcze zbudować tak silnych emocji wokół takich idei, które tutaj były wcześniej wspomniane, jak wolność gospodarcza i jakaś kolejna lekcja dla nas, że mamy pewnie bardzo dużo wspaniałych analiz ze świetnymi rekomendacjami, ale musimy być o wiele mocniejsi w komunikacji tego w sposób właśnie oparty o emocje i emocjonalny przekaz. I tutaj widzę jakieś wnioski dla nas, tak, jeżeli mówimy o jakiejś społeczności wolnościowej, wolnorynkowej. W ogóle bardzo dziękuję, bo ja dzisiaj jestem orędownikiem pomysłu, że oprócz krytyki musimy też proponować, co robić, żeby ta wolność i postulaty wolnościowe się do dyskursu przedostawały. A jeżeli chodzi o absolutny brak gospodarki i realnych problemów gospodarczych w debacie, ty wspomniałeś o pewnych zagrożeniach, więc może porozmawiamy sobie o tym, jaka Polska w wersji Trzaskowskiego, jaka Polska w wersji Dudy, jakie są te największe zagrożenia przy każdym z tych kandydatów? No, dla mnie takim ważnym motywem z tych kwestii gospodarczych, który jednak się przebił, no to była kwestia podatkowa. Ona wynikała z tego, że takim pierwszym postulatem w tych hasłach Krzysztofa Bosaka było hasło o wecie podatkowym i tym, że nie będzie podpisywał żadnych podwyżek czy nowych podatków. No i widać, że obaj kandydaci przejęli niejako tą inicjatywę
bo sami deklarowali podobne rzeczy, ale wydaje mi się, że w tej kwestii jednak Rafał Trzaskowski był bardziej wiarygodny, ponieważ on nie ma też w żadnym, nie jest w jego interesie to, żeby zwiększać to, ten tort, który jest dostępny dla rządzących do potem rozdawania i redystrybucji, więc wydaje mi się, że ta deklaracja ze strony z kolei Andrzeja Dudy była mało wiarygodna. Gdyby się okazało, że ten wynik się potwierdzi, no to przede wszystkim pamiętajmy, że mamy złą sytuację związaną z COVID-em i kryzysem gospodarczym po tym lockdownie gospodarki. No i politycy gdzieś będą szukać pieniędzy, a gdzie będą szukać pieniędzy? No najprawdopodobniej w naszych kieszeniach, więc tutaj widzę takie duże zagrożenie, że mogą nas czekać kolejne podwyżki podatków, pomimo tego, że Andrzej Duda deklarował, że on podatków nie będzie podnosić. O ile dobrze pamiętam, to Mateusz Morawiecki nazwał prezydenta Dudę prezydentem niskich podatków. No to będziemy pewnie mieli dużo nowych niskich podatków, które nas wszystkich zabolą. Ten rok zaobfitował w niespodzianki. Frekwencja wyborcza w drugiej turze przeszła prawdopodobnie wszelkie oczekiwania. Wszyscy się spodziewali, że w związku z tym, że mamy już sezon właściwie w pełni letni, ludzie zajmą się raczej wakacjowaniem niż polityką. A tutaj proszę bardzo, frekwencja bardzo wysoka. Czy to w związku z tym, że no, prawdopodobnie wygra jednak Andrzej Duda, z takim wskazaniem są te pierwsze wyniki, czy to świadczy, że Polacy jednak chcą tego kierunku, który wyznaczył PiS, że no tutaj demokracja jednoznacznie wskazuje kierunek? Czy nie wiem, czy masz jakąś inną interpretację? Może zostali zwiedzeni, niektórzy mówią, że zostali przekupieni. Jak ty na to patrzysz? No, na pewno takie pełne przekupywanie nie działa jeden do jednego, to znaczy ktoś, kto da jeszcze więcej, to niekoniecznie musi wygrywać wybory, bo wtedy prezydentem powinien być Władysław Kosiniak-Kamysz. On z jakichś naszych szacunków miał najbardziej kosztowne obietnice, jeżeli chodzi o wydatki, więc no nie jest to tak, że kto da więcej, to zawsze musi wygrać. Ta licytacja oczywiście trwała. Wydaje mi się, że też są bardzo duże podziały i to pokazywały te już rozbicia tego exit pola na poszczególne grupy wiekowe. To, co widzieliśmy, to duży wzrost frekwencji, ale ona urosła i wśród młodych, i wśród osób starszych. U tej grupy starszej urosła bardzo znacząco pomiędzy pierwszą i drugą turą i myślę, że to jest grupa, w której Andrzej Duda mocno wygrywał. U młodych z kolei Rafał Trzaskowski. I myślę, że to, co może nas w przyszłości czekać i czego to jest sygnałem, że jednak będą rosły w podziale w Polsce nie tylko te spory, które widzimy często na tych mapkach, to znaczy wschód, zachód, duże miasta, wieś, ale też spory pokoleniowe. I tutaj no niestety też nie mam dobrej prognozy i dobrych przewidywań. Pamiętajmy, że w związku z tym, że obniżono wiek emerytalny do 60-65 lat, to oznacza, że w perspektywie 10-15-20 lat ta grupa emerytów głosujących będzie jeszcze większa i oni mogą być bardziej podatni na różnego rodzaju licytacje, które już słyszeliśmy, typu 13, 14, 17, 20, 23 emerytura. Tego się obawiam, jeżeli chodzi o przyszłość. Marek, dzięki za poruszenie tego tematu, jeżeli chodzi o system emerytalny. Ta struktura demograficzna, która się zmienia i to, na co ty zwracasz uwagę, to znaczy, że jeszcze więcej będzie tego licytowania się o tego starszego wyborcę. To jest rzeczywiście zagrożenie, ale chciałabym, żebyśmy porozmawiali także o tym zagrożeniu, które ty próbujesz zdiagnozować na co dzień, czyli o kwestii praworządności w Polsce. Powiedz mi, czy ty możesz, dlatego że ja uważam, że to jest korelacja pomiędzy wolnością gospodarczą, a tak naprawdę praworządnością czasami jest niedoceniana. Czy ty możesz powiedzieć nam, dlaczego praworządność jest taka ważna dla wolności gospodarczej? Nie słyszałem całego twojego pytania, ale jeżeli dobrze je zrozumiałem, to kwestia wolności gospodarczej i praworządności, no te rzeczy są nierozerwalne. Jeżeli widzowie wejdą na indeksy wolności gospodarczej, czy to Fraser Institute, czy Heritage Foundation, tam pojawia się wskaźnik rule of law, wskaźnik praworządności i jak widać no w tych międzynarodowych badaniach jest on brany pod uwagę i to akurat pogorszenia w tym wymiarze w wielu indeksach sprawiły, że pozycja Polski w ostatnich 5 latach podczas kadencji Andrzeja Dudy spadała. No, dla mnie, ja i Fortes oczywiście nigdy nie twierdził, że sytuacja w sądownictwie, w wymiarze sprawiedliwości jest doskonała. Można znaleźć wiele publikacji
sprzed jeszcze rządów PiS-u, gdzie pokazywaliśmy, że są potrzebne reformy wymiaru sprawiedliwości, ale nigdy nie mówiliśmy o takich reformach, z jakimi mieliśmy do czynienia, to znaczy głównie zmianach personalnych i zastępowania sędziów, którzy byli w systemie, swoimi na tych kluczowych stanowiskach. No i to jakby nie przyniesie poprawy praworządności, to prowadzi do tego, że ta praworządność się psuje i tutaj widzę też zagrożenia dla szeroko rozumianej wolności gospodarczej pod kątem jakby praworządności. To sądownictwo gospodarcze może działać jeszcze gorzej, a jednocześnie jest ryzyko czegoś, co wydarzyło się między innymi na Węgrzech, to znaczy sytuacji, w której biznes prywatny jednak boi się na przykład robić pewne rzeczy, które mogłyby być nie po myśli władzy, czy wspierać na przykład inicjatywy, które mogłyby krytykować politykę gospodarczą rządu. No i w tym wymiarze ta koncentracja władzy w rękach PiS-u jest większym zagrożeniem. Ta sytuacja by się poprawiła, gdyby jednak wygrał Trzaskowski, bo byłby pewien podział władzy i jednak mniejszy strach osób, które mogłyby chcieć krytykować te zmiany do zabierania głosu. Marku, no właśnie, bo jakby pewne minusy prezydentury Andrzeja Dudy już są mocno wyraźne, bo 5 lat mieliśmy na ich ocenę i też w perspektywie właśnie możemy wskazać na te słabości związane z praworządnością, z tym jego brakiem zdecydowania, które spowodowało, że nazywają go, mówiąc wprost, długopisem Jarosława Kaczyńskiego. Mi się wydaje, że on zdecydowanie tak, właśnie tak, podpisywał, znaczy tak, były kiedyś... Raczej mówię o asertywności jego własnej. Natomiast zmierzam do tego, bo to łatwo wskazać już na minusy ewentualnej prezydentury czy kolejnej kadencji Andrzeja Dudy, a gdybyśmy mieli wskazać na minusy ewentualnego wyboru Trzaskowskiego, bo tego jeszcze nie wiemy, może się okazać, że jednak wygrał. Myślę, że oczywiście to nie byłby prezydent, który byłby reprezentantem idei wolnorynkowych, wolnościowych i tą zaletą, o której ja wspominałem, byłby jednak ten podział władzy. To, co mogłoby być minusem, no to pewnie jakaś kwestia jest z jednej strony licytacji, tak? Pamiętajmy, że no od pierwszego dnia prezydentury urzędujący prezydent myśli już też o kolejnych wyborach i także o wyborach parlamentarnych partii, z którą jest związany. Tu, gdzie widziałbym też ryzyko, no to, że faktycznie byłyby weta podatkowe, ale jednocześnie mogły być podpisywane ustawy ograniczające zwiększanie wydatków, co jest bardzo niebezpieczną miksturą, bo oznacza wzrost deficytu i wzrost długu publicznego, więc tutaj byłoby takie zagrożenie, że PiS miałby problem, żeby przeforsować kolejne obciążenia podatkowe, ale pod kolejnymi programami plus pewnie ciężko byłoby prezydentowi, który myśli o tym, jak będzie oceniany przez wyborców na przykład za 3 lata podczas wyborów parlamentarnych, no nie wetować takich ustaw. W naszym dzisiejszym wieczorze poruszamy taki temat przyszłości ruchu wolnościowego. Czy ty widzisz w obecnej konstelacji politycznej, bo ta konstelacja się trochę zmieniła jednak, tutaj mieliśmy kandydata być może rozstrzygającego, bo to będziemy potem widzieć po przepływach wyborców, prawda, od Hołowni i od Bosaka, kto tutaj tak naprawdę stanowił siłę rozstrzygającą o wyniku. Jednak wzmocnienie tego skrzydła takiego związanego z jakąś tam wolnorynkowością, to oczywiście nie jest czysta wolnorynkowość w wykonaniu Konfederacji na przykład, czy Hołowni, ale jest to bardziej takie jednak w tę stronę. Czy uważasz, że za 5 lat od tych dzisiejszych wyborów, jak obstawiasz, wybór będzie bardziej sprzyjał wolnościowcom, czy sytuacja się jeszcze pogorszy? Sebastian, ja tylko bym chciała tutaj tylko dać takie sprostowanie, że jeżeli mówimy o wolnorynkowości Konfederacji, owszem, być może są rzeczywiście bardziej wolnorynkowi, natomiast dla mnie absolutnie karygodne i chciałabym, żeby to wybrzmiało, jest to, co oni myślą w kwestiach światopoglądowych. I dla mnie... Rozumiem, ale to jest nikt nie posądził nas o jakieś sympatie. Tak, no okay. Jakby kwestie wolnorynkowe były silnie akcentowane właśnie przez to, co w programie miał Krzysztof Bosak i przez wypowiedzi tej wolnorynkowej bardziej części polityków Konfederacji. I to akurat moim zdaniem było ważne. No ja przed wyborami napisałem taki
moją własną opinię, ale też taką zachętę dla osób wolnorynkowych, aby jednak głosować na Rafała Trzaskowskiego, co sam też uczyniłem, co wcześniej deklarowałem, ze względu właśnie na ten podział władzy i weta podatkowe. Jednocześnie na pewno to skrzydło, byłoby dobrze, gdyby w Konfederacji było więcej tych idei wolnorynkowych, a mniej nacjonalizmu i mniej takich kwestii ataków na różnego rodzaju mniejszości, kwestii światopoglądowych. Jednocześnie ja widzę przestrzeń, żeby w Polsce znów mogła powstać jakaś partia taka bardziej wolnorynkowa i wolnościowa w obu obszarach, zarówno jeżeli chodzi o liberalizm gospodarczy, jak i te kwestie światopoglądowe. I są na to 3 lata, jeżeli nic się nie zmieni. Dla Hołowni to myślę będzie o wiele trudniejsze niż dla takiej ewentualnej partii wolnorynkowej, bo Hołownia musi działać już teraz, tak? On jest teraz, był przez ten czas tą gwiazdą, tym numerem 3, ale ma problem tego, jak zmobilizować i podtrzymywać ten ogień swojego ruchu przez kolejne lata. Jeżeli chodzi o ideę jakiejś na przykład nowej partii, która łączyłaby tę ideę wolności gospodarczej, wolności w innych sferach życia, no to tutaj sytuacja będzie o tyle w jakiś sposób prostsza, że można to dobrze strategicznie zaplanować przed kolejnymi wyborami i wejść na ten rynek polityczny w momencie, kiedy będzie już bliżej do tych wyborów, żeby tą energię pobudzić. No i wiem, że w wielu środowiskach się o tym mówi, tak? Wiele osób o takich poglądach głosowało kiedyś na Nowoczesną. Nowoczesna jest teraz partią bardzo, bardzo słabą, ale na pewno popyt będzie na tą partię, a nie wydaje mi się, żeby w obecnej formule Konfederacja mogła taką masę wolnościowych wyborców przyciągać, bo jednak ten silny element nacjonalistyczny będzie nadal odrzucał. I tak jak w wyborach prezydenckich głosowaliśmy raczej na przykład w tej drugiej turze przeciwko obecnemu prezydentowi z nadzieją na weta podatkowe, na większy podział władz, tak wybory prezydenckie będą jednak, wybory parlamentarne to będzie jednak wybór programów i tam patrzy się też jednak na taki całokształt tych idei zaprezentowanych w programie. I tym całokształtem się wyborców przyciąga. Dzięki wielkie, Marku, za ten komentarz i dosyć wyczerpującą rozmowę. I jeżeli zdradziłeś nam tu już w kuluarach, że takie rozmowy o jakimś ruchu wolnościowym i jego ewentualnym starcie do parlamentu się toczą, to mnie to bardzo cieszy i mam nadzieję, że Nowoczesna nie spaliła szans na nowy projekt liberalny w sensie gospodarczym, ale też światopoglądowym, byle czyli najbardziej Ryszarda. Spójne stanowisko. Byle bez Ryszarda, bo wtedy będzie falstart. Dobrego wieczoru, miłej nocy. Dziękuję, wracam na wieczór wyborczy tutaj do Wozowni, więc wasze zdrowie wypiję. Dzięki wielkie, trzymaj się.